Pani marszałek, panie premierze, panie prezesie, Wysoka Izbo, zgodnie z artykułem 70 ustawy o Narodowym Banku Polskim Sejm otrzymał, jak co roku, obszerne i szczegółowe sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w roku 2012, z którym to sprawozdaniem Komisja Finansów Publicznych zapoznała się na posiedzeniu w dniu 20 czerwca. Komisja wysłuchała także informacji przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzonych przez NIK kontrolach dotyczących wykonania założeń polityki pieniężnej oraz wykonywania zadań na rzecz budżetu państwa i gospodarki własnej NBP. W ocenie NIK Narodowy Bank Polski prowadził obsługę budżetu państwa właściwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola stanu środków na centralnym rachunku budżetu państwa wykazała, że środki na tym rachunku były przez ministra finansów utrzymywane na właściwym poziomie i nie wystąpiły przypadki finansowania deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski. Zdaniem NIK w takiej sytuacji, jaka występowała w ubiegłym roku, organy Narodowego Banku Polskiego, w tym Rada Polityki Pieniężnej, podejmowały działania zgodne z przyjętymi założeniami polityki pieniężnej i adekwatne do występującej sytuacji, chociaż inflacja przez 3 kwartały 2012 roku kształtowała się powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń celu. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Właśnie zaczynając od kwestii inflacji, chciałbym odnieść się do sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 roku. Po pierwsze dlatego, że ustawa o Narodowym Banku Polskim stanowi, że podstawowym celem działalności banku centralnego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP, a po drugie, bo kwestia polityki pieniężnej, a mówiąc precyzyjniej, decyzje Rady Polityki Pieniężnej podejmowane w tym zakresie w ubiegłym roku były najistotniejszym elementem dyskusji w trakcie obrad Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Przypomnę, że Narodowy Bank Polski prowadzi politykę pieniężną na podstawie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, który od 2004 roku wynosi 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń plus minus 1 punkt procentowy. W 2012 roku średnioroczny poziom inflacji wyniósł 3,7 punktu procentowego, co oznacza, że był niższy niż w roku 2011 o 0,6 punkta procentowego. W ciągu 2012 roku inflacja mierzona wskaźnikiem CPI obniżała się z poziomu 4,1 w styczniu do 2,4 w grudniu, osiągając ostatecznie poziom zgodny z celem inflacyjnym. W swoim sprawozdaniu Narodowy Bank Polski wskazuje, że utrzymywanie się inflacji na podwyższonym poziomie, zwłaszcza w pierwszym półroczu 2012 roku, wynikało ze stosunkowo wysokiej dynamiki cen żywności oraz cen administrowanych, w tym energii, a więc zależało od czynników, na które NBP bezpośrednio nie oddziaływał. W 2012 roku polityka pieniężna prowadzona była w warunkach niekorzystnej koniunktury w gospodarce światowej oraz napięć na rynkach finansowych, w szczególności związanych z kryzysem zadłużeniowym w strefie euro. Po czterokrotnym podwyższeniu stóp procentowych w roku 2011 Rada na początku 2012 roku utrzymywała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W maju 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25 punkta procentowego, w tym stopę referencyjną z 4,5 do 4,75%. I dopiero w listopadzie rozpoczęła cykl obniżek, w wyniku których do końca 2012 roku stopy procentowe zostały obniżone łącznie o 0,5 punktu procentowego. Właśnie te decyzje Rady, jako mające istotne znaczenie dla polskiej gospodarki, były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji. W ocenie członków Komisji Finansów Publicznych, uczestników tej dyskusji, Radzie Polityki Pieniężnej, można powiedzieć, zabrakło pewnej refleksji nad doświadczeniem schładzania gospodarki w latach 2000-2001, a ponadto Rada w swoich decyzjach nie uwzględniła zapowiadanej i realizowanej konsolidacji fiskalnej, wskutek czego działaniom konsolidacyjnym rządu towarzyszyło zaostrzenie polityki pieniężnej, co nie pozostawało bez wpływu na naszą gospodarkę. Do takich przedstawionych ocen na posiedzeniu komisji, z uwagi na nieobecność na jej posiedzeniu członków Rady Polityki Pieniężnej, odnieśli się w ograniczony, ze zrozumiałych względów sposób, przedstawiciele zarządu Narodowego Banku Polskiego, wskazując przesłanki podejmowanych przez Radę decyzji. O większości z tych przesłanek mówił w swoim wystąpieniu pan prezes Marek Belka, więc ja już nie będę tego w swoim wystąpieniu powtarzał. W tym miejscu chciałem podkreślić, że w przeprowadzonej na posiedzeniu komisji dyskusji, w której uczestniczyli posłowie reprezentujący różne kluby poselskie, i koalicyjne, i opozycyjne, dominowała troska o rzeczywiste efekty, czy może właściwiej byłoby powiedzieć skutki decyzji
Rady Polityki Pieniężnej, również te wychodzące poza bezpośrednie cele polityki pieniężnej, nawet jeżeli nie wywołują one czy nie mają one bezpośredniego wpływu na realną gospodarkę, czy też ujawniają się w tej realnej gospodarce z pewnym opóźnieniem. Kolejnymi kwestiami podnoszonymi w dyskusji, którą Komisja odbyła nad sprawozdaniem z działalności NBP, były działania Narodowego Banku Polskiego w obszarze zarządzania rezerwami dewizowymi i działania mające znaczenie dla stabilności systemu finansowego. Pytania dotyczyły przede wszystkim lokowania polskich rezerw w papiery dłużne innych państw, w szczególności dość konserwatywnej struktury lokowania rezerw oraz niewielkiego udziału rezerw ulokowanych w złocie, a w zakresie stabilności systemu finansowego współdziałania Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Konserwatywna struktura rezerw dewizowych wynika z faktu, że dla Polski najważniejsze jest po pierwsze ich bezpieczeństwo, potem płynność, a dopiero w trzeciej kolejności rentowność. Polskie rezerwy dewizowe służą przede wszystkim utrzymywaniu wiarygodności finansowej kraju. Z tego też powodu udział rezerw w złocie jest stosunkowo nieduży i jak usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji, Narodowy Bank Polski nie przewiduje jego wzrostu. O działaniach w zakresie tworzenia nadzoru, o przesłankach tych działań w zakresie tworzenia nadzoru makroostrożnościowego szczegółowo informował w swoim wystąpieniu pan prezes Marek Belka. Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za rok 2012 wynosi ponad 5,5 miliarda złotych zysku i 95% tej kwoty zasiliło budżet państwa. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, podsumowując, Komisja Finansów Publicznych, realizując zasadę niezależności Narodowego Banku Polskiego, zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności banku w 2012 roku, przeprowadziła nad tym sprawozdaniem dyskusję, nie formułuje uwag. Chciałbym jednak podkreślić, że odbyło się to bez niepotrzebnych emocji i napięć, które często niestety w przeszłości miały miejsce. To ważne, bo choć nie da się tego zapewne zmierzyć czy zwartościować, napięcia wokół działań Banku Centralnego mają istotny wpływ na postrzeganie stabilności polskiego systemu finansowego, a tym samym postrzeganie wiarygodności finansowej Polski. W czasie, kiedy jesteśmy świadkami ujawnienia się różnych poważnych problemów w krajach europejskich o wydawałoby się stabilnych gospodarkach czy systemach finansowych, ma to niewątpliwie istotne znaczenie dla budowania i utrzymywania wiarygodności finansowej naszego kraju. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.